Cześć moi drodzy, mogę wyglądać dziwnie, tak, bo te włosy, te hairy, to wszystko. Ale mamy 2 listopada 2020 roku i jutro, czyli 3, wybieram się do Turcji na przeszczep włosów. I jestem teraz taki podekscytowany, aż się jąkam. Wszystko oczywiście wam pokażę. I mega się w ogóle jaram, bo to jest moje marzenie naprawdę od wielu lat. Bo mogliście widzieć na filmach, że niby te włosy są super, ale teraz widzicie, specjalnie tak zostawiłem, że no nie są do końca super. Mam ogromne według mnie zakola, tutaj mam przerzedzenia i nie chcę już tak, nie chcę używać tych moich trików fryzjerskich, nie fryzjerskich na te włosy, bo to jeszcze bardziej je męczy. Nie chcę już chodzić w czapce cały czas, bo już to też mnie męczy. Chcę mieć włosy jak kiedyś i wiem, że to jest możliwe. Stresuję się trochę, nie powiem, bo no to jest jednak zabieg, długi zabieg, ale widziałem efekty. Dobre i złe. Natomiast ja oczywiście wybieram się tam, gdzie efekty będą cudowne. Ponieważ powiem wam, że na przestrzeni ostatnich lat poznałem parę osób, które miały przeszczep włosów. I na początku byłem przerażony, bo te przeszczepy, dobra, te włosy były, ale to wyglądało jak czoło Kena. To wyglądało tak źle, tak strasznie, że stwierdziłem, że no nie. Natomiast potem poznałem też kolejne osoby, które miały przeszczep i zaczęło mi się to podobać. I okazało się, że te osoby, które miały ten przeszczep wykonany właśnie tak genialnie, miały robiony ten przeszczep w jednej klinice, klinikana, i to było w Turcji. Mało tego, jedna z bliskich mi osób ma też zrobiony przeszczep włosów, też właśnie w klinikanie w Turcji. I właśnie to jest genialne, że ja widzę tą osobę prawie na co dzień i widzę, że te włosy są po prostu w stanie genialnym, że to czoło wygląda tak super, te baby hairy, to wszystko. To jest tak starannie zrobione, profesjonalnie, genialnie. I to pomogło podjąć mi decyzję, że ja też tak chcę, bo da się to zrobić dobrze. Tak jak fryzjer czy lekarz są dobrzy i źli. Są rzeczy, które naprawdę da się zrobić dobrze, tylko czasami trzeba po prostu poczekać i znaleźć odpowiednie źródło, że tak się wyrażę. Wiecie, o co mi chodzi. Dobra ludzie, zaczyna się moja przygoda z moimi włosami. Tak jak mówiłem wam w poprzednim filmie, to zaczyna się dzisiaj. Więc oczywiście będę przeprowadzał was przez wszystkie etapy tego zabiegu i całej tej przygody, więc oglądajcie uważnie. Ja teraz jestem na lotnisku, za godzinę wylatujemy. Potem będę miał robione badania krwi, jakieś chorobska, nie chorobska, oczywiście badyle do nosa, czyli test na COVID. Nie wiem, czy się stresuję bardziej przeszczepem, czy badylem w nosie. Zobaczcie, tutaj kompan podróży też się bawi w Instagramerkę. I się cieszę, że pojaśnił stories. Tak samo jak leciałem na Maltę, tak samo teraz jest pustka na lotnisku, jak widzicie, dosłownie garstka ludzi. A tutaj teraz pokażę wam przykład, że można zrobić przeszczep włosów genialnie. Tadam! Tak, ten pan jest po zabiegu, który ja też za w sumie 2 dni będę miał. I chodzi o to, że Tomek miał nawet w sumie trochę większy problem niż ja. Więc da się zrobić to super, dlatego jestem jakby pod tym względem spokojny. Ale tak czy siak mam mały stresik, bo to jednak jest długi zabieg. Ale już nie mogę doczekać. Dobra, my mamy dzisiaj wieczór wolny. Jestem po testach i po pobieraniu krwi, bla bla bla. Więc stwierdziliśmy, że idziemy dzisiaj zwiedzać Stambuł. Na tyle, ile czas nam pozwoli. Jest godzina chyba, nie wiem, co jest godzina? 21.20. No 21.20, ale powiedzmy, że no nie jest późno, tym bardziej dla mnie, bo wiecie, że ja chodzę spać, już nie, ale chodziłem spać rano. Natomiast stwierdziliśmy, że nie ma co tracić w ogóle czasu i wieczoru i popatrzymy, co tutaj dają, co mają. No co i dzieje? Coś się dzieje. Świeżo się w dobrą stronę. Wiem, że wielu z was pewnie ma do tego dziwne podejście, ale my się cieszymy, że akurat są tutaj otwarte restauracje, bo, że tak powiem, umieramy z głodu. Wreszcie możemy coś zjeść w restauracji. Właśnie, a nie kabanosy.
Słuchajcie, jestem drugi dzień w Stambule. Jutro już czeka mnie zabieg przeszczepu włosów. Przez to, że wiem, jakie będą efekty, to da mi to taką, wiecie, moc. Dzisiaj mam praktycznie dzień wolny, więc pozwiedzamy sobie trochę miasto, ale oczywiście przed tym muszę popracować, bo muszę oczywiście nagrać jeszcze TikToki, zmontować TikToki i nagrać dla was storiesy, więc oczywiście wpadajcie na Instagrama Ciarohel i Ciarousago, no i TikToki Ciarousago i Ciarohel. Tak trochę tego jest. Dobra, teraz zobaczycie moje prawdziwe włosy, których tak naprawdę brak. Jak widzicie, te zakola są naprawdę no, potężne. Można tutaj narysować bitwę pod Grunwaldem, albo nie wiem, jakiś komiks czy coś takiego. I ty tam się nie wtrącaj. Mapy świata. Tobie można było mapę świata. No widzicie, no po prostu te włosy są tutaj bardzo przerzedzone. Kilka lat temu to było tak, że jak sobie tak, wiecie, przekładałem te włosy, to nie było widać skóry, przysięgam. Zresztą zobaczcie, ja mam z tyłu bardzo gęste włosy, więc jest z czego przeszczepiać. Jeśli chodzi o przeszczepy, to jest tak, że każda osoba jest traktowana indywidualnie, jeśli oczywiście trafi do dobrej kliniki, ponieważ każdy ma inne włosy. W bardzo takich niecodziennych przypadkach zdarza się, że włosy pobierane są z klaty albo i z innych miejsc. I wtedy te włosy jakby no lekarz, tam osoba, która wam robi ten przeszczep, miesza. Ale to nie mogą być tylko w 100% te włosy, tylko muszą być zmieszane jakby z waszymi włosami. Zdarza się też tak, że osoby, które mają bardzo rzadkie, cienkie włosy, no nie mogą przejść przeszczepu. To się bardzo rzadko zdarza, natomiast też tak jest. Natomiast ja jestem tym szczęściarzem, że mam tak gęste włosy dookoła głowy, że mogę mieć pobierane te włosy aż 7 albo i więcej razy. Zresztą ja się śmiałem, że mogą mi te włosy w 100% wyjąć stąd i przeszczepić tu, a to się będę golić na łyso albo coś takiego. Naprawdę nie jest dla mnie to problem. Ważne, żeby tu było najwięcej, żeby tą linię trzeba obniżyć. Tutaj ta zakolica po prostu... O! Dobra, ale o przeszczepie będzie więcej w najbliższych filmach. Ja po prostu chciałem wam pokazać to mój problem, że on jest, no naprawdę jest. Ja wiem, że niektórzy mają większy, ale dla każdego indywidualnego człowieka jego problem jest największym problemem. I to jest naturalne. Ja nienawidzę, jak ludzie jakby licytują się na problemy. Ja mam gorzej, ja mam lepiej, ja mam gorzej. Każdy ma swój własny problem. I jak ja słyszę, że ktoś się licytuje problem, kto miał gorzej kiedyś, albo kto ma lepiej, albo coś tam, to mnie po prostu szał macicy, której nawet nie mam, łapie. Wiecie, o co chodzi. Tak. Także zabieram was na miasto i widzimy się w kolejnych filmach o przeszczepie. Mam zabieg przeszczepu włosów. Z konsultacji, które były przeprowadzone internetowo, wynika, że będę miał przeszczepionych 3000 graftów. Natomiast dowiedziałem się, że jeśli trzeba będzie zrobić tego więcej, czyli maksymalnie do 5000 graftów, wtedy tak będzie, ponieważ mam problem z przodu głowy, ale też jest z tyłu. Tylko niestety przez internet nie było tego do końca widać. Zdarza się tak, że jeśli facet jest totalnie łysy, to wtedy już tych graftów potrzeba około 6000. Ale to jest ustalane wcześniej. No mi całkowita łysina na razie nie grozi, natomiast kto wie, co będzie w przyszłości. Z konsultacji też wynika, że ja mogę mieć aż pobierane siedmiokrotnie włosy z tyłu głowy. Biorąc pod uwagę, że znam trzy osoby, które miały przeszczep włosów robione w Turcji właśnie w Klinikanie, klinika Klinikana,
z firmą Mandy Travel, która jest jakby pośrednikiem i dzięki której tak naprawdę czuję się mega zaopiekowany, ponieważ tak naprawdę nie musiałem nic załatwiać, nawet nie musiałem kupować biletów, wszystko zostało załatwione tak naprawdę za mnie, a ja nie musiałem się stresować tymi, wiecie, dodatkowymi rzeczami, tak jak właśnie bilety, zakwaterowanie, bla bla bla. Ja po prostu sobie przyleciałem do Turcji i czekam na zabieg. Natomiast na lotnisku jak wysiadłem, to przyjechał po mnie kierowca, zawiózł mnie do kliniki na badania, na testy, przywiózł mnie z powrotem do hotelu i tak samo będzie w dniu zabiegu, czyli jutro. Przywiezie, zawiezie, więc ja naprawdę nie muszę się za bardzo, nawet nie za bardzo, ja się nie muszę niczym martwić, chociaż nie ukrywam, że stresuję się trochę tym zabiegiem, ponieważ to nie jest tylko ukłucie i koniec. Natomiast liczę, że będzie naprawdę genialnie. Moi drodzy, ja jestem chwilę przed wyjściem na zabieg, dosłownie za 20 minut zjeżdżam na dół do lobby i przyjeżdża po mnie kierowca i zawozi mnie do kliniki klinikany na zabieg i powiem wam, że zaczynam się trochę stresować. Natomiast jednocześnie jestem mega podekscytowany i nie mogę się doczekać efektów, na które trochę przyjdzie mi poczekać. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, wiem, że warto. Jeszcze możecie zobaczyć mnie z moimi, w zasadzie z moimi, z resztką moich włosów, jeśli chodzi o górę głowy, no ale to się niedługo zmieni. Jestem w klinice, miałem przed chwilą rozmowę z panią, która jakby jest moim opiekunem tutaj przed zabiegiem i no to się dzieje, w ogóle nie mogę w to uwierzyć, trochę powiem wam szczerze, bo już dawno o tym myślałem, serio, już koniec z jakimiś doczepami, przyklejkami, strajkami, bo to jest męczące. Oczywiście są takie sposoby, systemy, które pomagają po prostu ludziom wyglądać lepiej, natomiast no nie oszukujmy się, jest to męczące, że codziennie trzeba o tym pamiętać i ten strach, że coś się odklei, coś się odczepi, no to jest straszne naprawdę. A tutaj to po prostu będą moje własne włosy z mojej własnej głowy, tylko po prostu przemieszczone odpowiednio, tak żeby było super. Pan Michał tego nie powie, ale oczywiście wziął tabletkę na uspokojenie, bo tak mu serce latało. Znaczy oczywiście to rozumiem i to też jest fajna opcja, no ale summa summarum skończyło się tym, że zasnął i chrapał jak dziecko. Wszystkie panie się śmiały, więc go chyba turecką rozmową obudziły, przebudziły. No i tyle, z godzinę drzemą. I tak dużo, bo to jednak wiecie, 7 godzin. Pozycji siedząco, leżące, po prostu można dostać kota. Ale patrząc na zegarek, została mu chyba ostatnia godzina. Z nudów nagrywam te filmiki, bo oczywiście przyjechałem do kliniki, brawo Tomuś, z nienaładowanym telefonem. Więc to jest jedyna rzecz, która jest naładowana. Więc coś tam nagram i tyle. Ja już, słuchajcie, miałem drzemkę, planowałem kuchnię w IKEA i generalnie zastanawiałem się nad sensem życia. A zainteresowanego głównego, jak nie było, tak nie ma. Nie wiem, co oni tam jeszcze robią, ale zaraz to usnę. Tak swoją drogą zastanawiam się, czy będzie mu bliżej do Szyny O'Connor, czy do Kojaka. Stary, nie wyobrażam sobie jego bez żadnego nakrycia, żadnych doczepów, żadnego ukrycia tych niedostatków, bo teraz się po prostu tego nie da zrobić, to po prostu będzie widać gołym okiem. A najśmieszniejsze jest to, żeby zakryć to, że się miał tą operację, to się dostanie taki kapelusz. No, także nie mogę się doczekać jego miny, jak będzie wyglądał w tej czapce i w tej opasce tenisisty. No, myślę, że to będzie ciekawe. Dobra, to nie są widoki dla osób o słabych nerwach, także jak nie lubicie krwi, kropeczek, strupeczków, to zróbcie next, bo ja mam teraz prawie czerwone włosy. Tak. Tak, teraz to wygląda. Może niezbyt estetycznie, ale wiadomo, na wszystko potrzeba czasu. A ja jestem już po zdjęciu patronków,
Za chwilę nałożą mi taką specjalną opaskę uciskową, żeby mi to wszystko nie zeszło na twarz. Poblizna i takie tam inne rzeczy. No i tak naprawdę to jest już ostatni dzień. Będę się z wami cały czas kontaktował i czekajcie na efekty. Trochę to potrwa, ale warto. Warto, warto, warto. I have a big head, you can check. Moi drodzy, to już mój ostatni dzień w Turcji. Byłem dzisiaj jeszcze na takiej ostatecznej konsultacji, miałem ściągane opatrunki i nakładam właśnie taką opaskę uciskową, żeby to wszystko nie zeszło mi na twarz, bo wyglądałbym po prostu jak balloon. Także no, jak widzicie, tutaj jest moja nowa linia włosów, jestem bardzo zadowolony. Wyglądało to tak, że to nie jest tak, że lekarz podchodzi do ciebie i po prostu ci rysuje inara, tylko konsultuję to z tobą. Oczywiście ja musiałem wtrącić swoje 5 groszy, tylko to musi być też tak w miarę możliwości zrobione, ponieważ te włosy nie mogą być wszczepione w miejscach, gdzie jakby rusza wam się skóra, pod którą są mięśnie twarzy, bo wygląda to po prostu kosmicznie, komicznie. Więc tak, my teraz się zbieramy, wychodzimy już z hotelu, będę wam robić update co jakiś czas, mniej więcej co miesiąc, co trzy, żebyście widzieli, jak te włosy się zachowują, jak odrastają. Także no, opowiem wam też wszystko za jakiś czas o zabiegu, jak to wyglądało dokładnie, jakie są rodzaje przeszczepów włosów, kto może sobie taki zabieg wykonać. Wszystko wam powiem, a na razie po prostu macie taki ogólny filmik, ale będzie tego naprawdę dużo więcej. Też możecie, jak chcecie, ja zrobię taki komentarz pod tym filmem i piszcie mi swoje wszystkie pytania na temat przeszczepów włosów i ja po prostu potem zrobię taki osobny film Q&A i tam na wszystko wam odpowiem. Także trzymajcie się i zostawcie kciuka w górę oczywiście i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, a obok kliknijcie dzwoneczek, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Cześć! Tomaszowi spada cukier, więc je kulki. Cicho, nie nagrywaj tego. Ale w kąpieczkę. Pieprzyłeś moje żelki smerfy, więc nie denerwuj mnie. Dawaj te kulki. Pomieszałem z pomarańczowymi, ale nie lubi pomarańczowych. No właśnie. Dawaj moje żele. Musisz szukać w Polsce moje żelki, smerfy. Chory Boże. Yummy. Dobre. Dobre.